Cześć kochani, tak będąc całkiem szczerą, inspiracją do dzisiejszego odcinka były komentarze i pytania, jakie zostawiliście pod moim ostatnim filmem z trendami. Komentarze i pytania dotyczyły mojego wieku. Dodatkowo na moim Instagramie dostaję też od Was bardzo dużo pytań, co zrobić i jak zrobić makijaż, żeby prezentował się świeżo, dobrze, żeby odjąć sobie kilka lat, no i żeby oczywiście uatrakcyjnić swój wygląd. Więc słuchajcie, dzisiaj postanowiłam zrobić odcinek o makijażu, który właśnie taki jest, czyli taki, który prezentuje się świeżo, który na pewno odejmie kilka lat i który niezależnie od okazji, na jaką nałożymy ten makijaż, no mam nadzieję, będzie prezentował się dobrze. Ale zanim Wam go pokażę, jeszcze powiem Wam o krótkiej interpretacji makijażu, no powiedzmy, nazwijmy to dla kobiety o cerze dojrzałej. Co mam na myśli? Tak naprawdę w dzisiejszych, współczesnych czasach wszystko zależy tak naprawdę od naszych upodobań, od tego, jaki mamy typ skóry, jaki prowadzimy styl życia, jaką mamy osobowość i tak dalej, więc tak naprawdę moim zdaniem nie ma takiego głównego kanonu makijażu czy zasad do makijażu cery dojrzałej. A żeby było Wam łatwiej to zrozumieć, powiem to na moim przykładzie. Oczywiście zdradzę tajemnicę, ile mam lat. Mam 36 lat i teraz tak. Dla moich nastoletnich siostrzenic jestem już stara. Dla kumpli mojego młodszego brata, jak się ostatnio okazało, jestem całkiem atrakcyjna. Oczywiście w makijażu. Dla mojej mamy zawsze będę dzieckiem i tak naprawdę nie powinnam się w ogóle malować. Więc to jest właśnie krótka esencja i odniesienie do tego, no jaki makijaż powinniśmy nosić. A moim zdaniem powinniśmy nosić taki, który jest adekwatny do okazji, ale też w takim, w którym się po prostu dobrze czujemy. No a dzisiaj zdradzę Wam wszystkie moje tipy i triki. Jak to będzie wyglądało? Jeżeli jesteście ciekawi, oglądnijcie odcinek. No dobrze kochani, niezależnie od wieku, pierwszym etapem przygotowującym skórę do makijażu jest pielęgnacja, więc niezależnie czy jesteśmy nastolatkami i powinniśmy się zawsze używać kremów nawilżających, czy jesteśmy po 20, po 30, po 40, 50, 60 i tak dalej, pielęgnacja to podstawa. Więc oczywiście dobrana odpowiednio do rodzaju skóry, a już szczególnie nawilżenie. Ja słuchajcie, poza pielęgnacją, jeszcze przed makijażem zawsze używam bazy nawilżającej, bo moja skóra jest mega odwodniona. Więc dzięki temu, że skórę przygotowuję bardzo dobrze pielęgnacyjnie, mogę później używać podkładów na przykład o przedłużonej trwałości, na przykład troszeczkę bardziej kryjących i dzięki temu po prostu te produkty nie wysuszają mi skóry. Już wcześniej sobie zaaplikowałam bazę, po prostu na dłonie jest pompka, więc fajna aplikacja, szybko, łatwo i produkt się szybko wchłania, więc właściwie jestem gotowa do aplikacji podkładu. No i teraz jak z tym podkładem? Więc właśnie kluczowa sprawa moim zdaniem to oczywiście ta pielęgnacja, więc jeżeli mamy dobrze dobraną, jeżeli skóra jest idealnie nawilżona, to tak naprawdę możemy właściwie używać każdego podkładu, jaki tylko chcemy. Wyjątkiem jest, powiedziałabym, na przykład skóra sucha, która chce używać podkładów bardzo matujących. Może nie do końca, ale podkłady właśnie długotrwałe, podkłady, które są dobrze kryjące, dlaczego nie? Tylko trzeba je odpowiednio nałożyć. Aplikacja dłońmi zawsze wszędzie sprawdza się, uwielbiam i bardzo często to robiłam. Natomiast do momentu, kiedy ostatnio przez przypadek użyłam sobie, słuchajcie, pędzla do bronzera i nałożyłam nim podkład. I co się stało? W pracy wszyscy mówili, Boże, jaką masz gładką skórę, jaką wygładzenie, jak piękne itd., itd. No i okazało się, słuchajcie, że właśnie sekret tkwi w aplikacji pędzlem. Ten pędzel bardzo fajnie ułatwia aplikację, bo daje efekt po pierwsze Photoshopa, bardzo wygładza skórę. Nie trzeba myć dłoni na przykład rano, jak się szykujemy do pracy, to już kilka sekund oszczędności czasowej, to jest fajne. No ale żeby wam pokazać, jak ten pędzel nakłada podkład, no to już go nakładam. I to też może być fajny tip właśnie dla osób, które potrzebują po pierwsze mega trwałości, bo zdecydowanie podkład mi się dłużej utrzymuje. Wygładzenia, bo tym pędzlem zdecydowanie uzyskuje efekt, no nazwijmy to Photoshopa. No ale dobra, już kończę gadać i nakładam. Nałożę podkład nawilżający. Niewielką ilość. Staram się, słuchajcie, żeby na tym pędzlu nie tylko w środek tutaj wszedł produkt, ale jakby rozkładam po całej powierzchni włosia. No i zaczynam od środka. Ruchem kolistym nakładam cienką warstwę. I dokładam kolejną, jeżeli chcę uzyskać efekt większego krycia. Jeżeli tutaj ten obszar skóry jest bardzo cienki, jest tam bardzo, bardzo dużo zmarszczek i jakby no, jest ta skóra pozbawiona jędrności, to tutaj lepiej podkładu oczywiście nie nakładać.
Lepiej tego nie robić, dlatego że podkłady no, zwykle są troszeczkę cięższe niż korektory. No i dodatkowo mogą nam obciążyć tą delikatną skórę. No i właśnie dzięki temu później to wszystko wchodzi w zmarchy, w załamania, obciąża nam jeszcze ten delikatny naskórek, no i makijaż nie prezentuje się dobrze. Kolejnym etapem jest aplikacja korektora i tutaj się trochę zatrzymam na tym temacie, dlatego że bardzo często pytacie się mnie, jak prawidłowo aplikować korektor. Polecam aplikować korektor w strategicznych miejscach, czyli przede wszystkim, widzicie, moja skóra na powiekach i wokół nich jest zaczerwieniona, więc wklepuję tam korektor cienką warstwą, a jeżeli mi się nałoży zbyt dużo, to drugim po prostu opuszkiem palca rozprowadzam produkt. Staram się po prostu zakryć delikatne zaczerwienienia i nie wychodzę tutaj w ten obszar zmarszczek mimicznych, bo zależy mi tylko i wyłącznie na tym, żeby zakryć zaczerwienienia. I teraz tak, nigdy nie nakładam korektora tutaj, bo tutaj nie ma zwykle zasinień, tutaj jeżeli już pojawiają się zmarszczki, tak też jest u mnie, ale zasinienie najczęściej pojawia się tutaj, dlatego ten produkt idzie dokładnie tylko w tym miejscu, a rozprowadzam czystym palcem odrobinkę dalej i najlepiej pędzelkiem albo cieniutko palcem nałożyć ten korektor wzdłuż linii rzęs. Tak naprawdę mamy już ujednolicony koloryt powieki, nie mamy nadmiaru produktu. Ten makijaż zdecydowanie w ciągu dnia prezentuje się dobrze, świeżo, nic nam się nie kawali, nic nam nie spływa, nic nam nie schodzi. To jest taki mój tip, mój trik. Polecam, bo naprawdę mi się sprawdza. Ok, teraz puder. Znowu wracam do mojego genialnego pędzla. Często jest tak, że mój makijaż w ciągu dnia nie ma szans na poprawek. Mam różne aktywności, masę spotkań, sesje, eventy i tak dalej. Więc stawiam na to, żeby no, tych poprawek robić najmniej w ciągu dnia, bo po prostu najzwyczajniej w świecie nie mam na to czasu. Dlatego puder mineralny to jest fantastyczny kosmetyk, który mój podkład utrwala. Puder mineralny nakładam też ruchem kolistym, no bo wtedy te minerały działają, przepięknie się rozkładają na skórze. Dodatkowo jeszcze wygładzają i oczywiście też omijam okolice oka. Nakładam na strefę T, tutaj przy nosie, trochę na brodzie. Ok, zamieniam pędzelek na mniejszy i puder aplikuję tutaj w miejscu korektora, który kładłam na zasinienie, nie tutaj w obszar zmarszczek mimicznych. Zabezpieczam produkt, żeby się nie zebrał. I mogłabym nałożyć ten puder na powieki w celu zabezpieczenia, żeby po prostu znowu się tutaj nic w załamaniu nie zebrało, ale za chwilę nałożę cień jako bazę, więc nie nakładam tam pudru, rezygnuję z kolejnej warstwy. Im mniej, tym lepiej oczywiście dla makijażu pod kątem chociażby trwałości czy aplikacji ilości warstw. Dobra, cienie. Cienie, których najczęściej używam, to Make Up For Ever Aqua XL i Outrageous numer 1 z Sephora. Nakładam palcem. Mają przepiękne, naturalne odcienie takiego beżu połączonego z ekri. I nakładam na całą powiekę ruchomą, lekko wklepując w załamanie i tym samym robiąc taką bezpieczną bazę do tego, żeby tutaj zabezpieczyć ten makijaż oka, żeby po prostu się nic złego nie wydarzyło w ciągu dnia. Niezależnie na jaką okazję robimy makijaż. Make Up For Ever, absolutnie paleta barw. Można kombinować na każdą preferencję kolorystyczną. A jeżeli chodzi o Sephora, to zdecydowanie moim ulubionym jest ten numer 01. Ta baza sprawia, że oko jest optycznie powiększone, odświeżone i to już wygląda fajnie, świeżo i naturalnie. No ale oczywiście można na tym cieniu także pracować. Więc ja pokażę Wam dzisiaj jeszcze jedną moją technikę, którą często stosuję. Technika, która jest szybka, łatwa, bezproblemowa, która bardzo fajnie powiększa optycznie oko. No i która znowu może być kolejną bazą do jeszcze kolejnych etapów makijażu. No albo już jakby takim finiszem, jeżeli chodzi o produkty do makijażu oka. No dobrze, słuchajcie, jeżeli chodzi o cienie, będę używała palety z Too Faced, paleta Chocolate Gold. Lubię tą paletę, dlatego że można pracować na takich bazowych kolorach, jak tutaj widzicie beże i one są matowe, to jest genialna sprawa. Dokładać bardzo fajne odcienie, na przykład złota i miedzi, no ale w momencie, kiedy najdzie nas po prostu opcja szaleństwa kolorystycznego, no to wszystko jest po prostu w jednej palecie, a mało tego, te cienie moim zdaniem są naprawdę genialne gatunkowo. Świetnie się blendują, mieszają się kolory, przechodzą jeden przez drugi.
niezależnie czy nakładamy palcem, czy pędzlami o różnych włosiu. Dobra, ja będę, słuchajcie, używała tych na razie dwóch odcieni i tym naturalnym beżobrązem delikatnie powiększam oko, czyli po prostu umiejscowiam pędzelek w załamaniu i prowadzę go przez całe załamanie. Bardzo prosta, bardzo łatwa i szybka technika do wykonania. Jeżeli zastanawiamy się, gdzie ten cień umieścić dokładnie i jak on w ogóle powinien iść w kształcie, popatrzmy na nasze brwi i zobaczmy, jak idzie nam naturalnie łuk. Jeżeli łuk, tak jak u mnie, idzie tutaj w załamaniu, to znaczy, że tak też powinnam poprowadzić cień. Jeżeli brwi są proste, no to wiadomo, że idziemy bardziej po linii poziomej. Ułatwia to zdecydowanie dobranie cieni i poprowadzenie tych cieni do kształtu oka. Tym samym cieniem zaznaczam dół oka. Oczywiście można by było ten makijaż już zostawić, znowu wytuszować rzęsy, dodać kreskę i tak dalej, ale żeby zrównoważyć proporcje, żeby jeszcze podkręcić ten make-up i żeby no, maksymalnie go, to oko jeszcze powiększyć, dołożę cienia tutaj i jeszcze grubiej. Dlatego nie boimy się zrobić tutaj jakby taki szkic, który w perspektywie z daleka będzie po prostu dobrze wyglądał. Wracam do mojego pierwszego pędzelka i odrobinkę dołożę ciemniejszego koloru. Wystarczy tak naprawdę, szczególnie tymi cieniami, lekko wcisnąć ten cień przy zewnętrznym kąciku i oko już jest zdecydowanie bardziej wyraźne. I dodatkowo do tego makijażu możemy, znowu opcja, dodać kredkę. No i teraz tak, jeżeli w takim makijażu chcemy oko powiększyć, chcemy dodać większej świeżości, chcemy, żeby ten makijaż być może przyjął formę dla niektórych bardziej makijażu dziennego. Biała kredka, biała, beżowa, pastelowa, dodana przy linii wodnej sprawi, że niewątpliwie oko optycznie powiększymy. Kredka ciemna, kolorowa ciemna, dodana do linii wodnej może zadziałać na dwa sposoby. Albo nam oko maksymalnie pomniejszy, szczególnie jeśli nie damy tutaj pod tą kredkę jakiegoś ciemniejszego cienia, nie rozetrzemy tej kredki, albo bardzo ładnie wykontrastuje nam makijaż, podkreśli ten makijaż, wzmocni ten makijaż, zaznaczy ten makijaż. Więc nie jest do końca prawdą, że ta ciemna kredka w linii wodnej zawsze pomniejszy oko. Jeżeli chcecie użyć ciemnej kredki, oczywiście to można, ale pamiętajcie, że jeżeli ciemna kredka w linii wodnej ma oko powiększyć, to trzeba ją rozetrzeć albo nałożyć ją w towarzystwie cienia. No i teraz tak, czy będę dawać kredkę na górną linię rzęs? Nie będę. Oczywiście można to zrobić, ale znowu dla jednych będzie to już forma makijażu wieczorowego, dla innych jeszcze coś innego. Natomiast fajny tip, który zdecydowanie sprawdza się i w makijażu dziennym, i w makijażu wieczorowym, i który zdecydowanie wpływa na to, że makijaż robi się wyraźniejszy, ale bez takiego pierwszoplanowego efektu albo pierwszoplanowego produktu, który od razu widzimy, to kredka ciemna dana w wodną linię oka, ale dokładnie tą górną. Ale efekt jest naprawdę porażający. Tą całą linię między rzęsami mamy pomalowaną, jest ciemna przestrzeń. Sprawia to taki efekt bardzo estetyczny, szczególnie u osób, które mają jasne rzęsy. Więc polecam przetestować kilka razy, jak to zrobić. Wybrać oczywiście miękką kredkę, która bez problemu pokryje nam tą powierzchnię. No i zobaczyć, jaki to efekt daje. Podkreślone rzęsy niewątpliwie w make-upie sprawiają, że makijaż prezentuje się bardziej zalotnie, bardziej zmysłowo, bardziej kobieco. No i oczywiście mamy tutaj szereg komponentów do dyspozycji, co zrobić, żeby te rzęsy wyglądały dobrze. Albo używamy maskar, mamy szeroki wybór asortymentu na rynku i naprawdę maskary, które mamy teraz dostępne, cudownie podkreślają, zagęszczają, podkręcają rzęsy. No ale w momencie, kiedy jednak to jest niewystarczające, mamy jeszcze oczywiście sztuczne rzęsy w postaci całościowych albo kępek, które można także wkomponować w ten makijaż. Jak to zrobić, żeby wyglądało dobrze? Moim zdaniem oczywiście. Po pierwsze, jeszcze przed samym makijażem zalotka, jak to mój mąż nazywa, narzędzie tortur. Fajnie, słuchajcie, pomaga, bo rzeczywiście wywija rzęsy, sprawia, że no to oko dodatkowo podnosimy, unosimy, powiększamy optycznie, więc no ja często używam, więc wywijam rzęsy przed pomalowaniem. Po zalotce rzęsy tuszuję.
I żeby jeszcze podkręcić ten efekt zalotności i jeszcze dodatkowo zagęścić moje rzęsy, już napomalowane wklejam w miejsca, gdzie widzę, gdzie ta gęstość się zdecydowanie przyda, po prostu kilka kępek. Teraz czas na dolne rzęsy. Wytuszuję innym tuszem i nie jest to jakiś specjalny tip, po prostu znalazłam tusz, który jest w końcu odpowiedni do moich dolnych rzęs. Idealnie je rozdziela, tak jak Outrageous Extension idealna jest do górnych, tak nowa maskara Benefitu jest idealna u mnie do dolnych. Zrobię taki pośredni efekt, nie pogrubię ich zbyt mocno, ale podkreślę, żeby zrównoważyć z górą. Słuchajcie, tuszowanie dolnych rzęs to też jest bardzo fajny tip, jeżeli chcemy oko powiększyć, bo zobaczcie, ten efekt po prostu optycznie dodatkowo otwiera nam oko. Oczywiście robimy to w natężeniu, które nam odpowiada i w którym się dobrze czujemy, albo jest w ogóle odpowiednie do rodzaju makijażu, który robimy. No i teraz czas na brwi. Z brwiami, słuchajcie, jest tak, że brwiami też możemy sobie odjąć lat w makijażu. Kiedyś pamiętam takie warsztaty z amerykańskimi makijażystami i powiedzieli nam jedno hasło. Im grubsze brwi, tym młodszy wygląd. I oczywiście nie sztuką jest zrobić sobie ogromne kreski, ale jeżeli nasza linia brwi naturalnie jest cienka, to warto je odrobinę pogrubić. Czym to zrobić? Moim zdaniem najlepiej nadają się do tego albo cienie, albo pasty, które bardzo łatwo można ze sobą mieszać, uzyskując zdecydowanie bardziej naturalne odcienie. Odradzałabym mimo wszystko kredki, które dają bardzo silny i bardzo mocny pigment osobom mniej wprawionym. Jak to zrobić? Będę używała teraz pasty i pokażę Wam, jaki jest mój tip na to, żeby zrobić idealny kształt brwi. Najpierw pędzelkiem przystosowanym specjalnie do makijażu brwi zaczynam od podstawy, jakby robię sobie taki szkic, sugerując się naturalnym łukiem. W miejscu, gdzie włosków nie ma, po prostu mocniej przyciskam produkt i zakończam brew. Bardzo fajnym tipem jest już znana chyba metoda przyłożenia chociażby pędzelka i to jest ten moment, gdzie brew powinna się kończyć. Tym samym pędzelkiem i tą samą pastą, tylko o mniejszym natężeniu, czyli nie przyciskam tak samo jak na dole pędzelka, prowadzę górę. Na razie mniej więcej 2 mm nad moim naturalnym włoskiem, tak żeby odrobinę pogrubić brew. No i patrzę, gdzie naturalnie mój łuk idzie najbardziej do góry i tam też prowadzę rysunek. No i słuchajcie, wszystkie cienie do powiek są bardzo fajne w momencie, kiedy nie jest się wprawionym w makijażu, dlatego że w przypadku, kiedy na przykład za daleko pojedziemy, wystarczy je po prostu delikatnie opuszkiem palca usunąć i one bez problemu schodzą, więc w momencie jakiejkolwiek wpadki jesteśmy w stanie szybko ten makijaż brwi skorygować. Górę dociskam troszeczkę delikatniej, żeby odrobinę znowu pogrubić, ale uzyskać jaśniejszy odcień. Patrzę na naturalne brwi, gdzie najwyżej idzie łuk i tam też prowadzę rysunek, tak żeby odpowiedni kształt nadać moim brwiom. Zamieniam, słuchajcie, pędzelki. Teraz biorę taki do eyelinera i tym samym cieniem rysuję pionowe, bardziej naturalne w kierunku naturalnych włosków, linie. Można to oczywiście zrobić jednym cieniem w zależności od dociskania pędzelka do skóry, bo jak widzicie uzyskujemy dwa różne natężenia, ale można też fantastycznie zrobić dwoma kolorami. Wtedy jest po prostu zdecydowanie łatwiej i precyzyjniej uzyskujemy ten efekt no, cudownego rysunku brwi. Jeżeli chodzi o makijaż brwi, to słuchajcie, na pewno ważną informacją jest to, żeby one nigdy nie były za ciemne, bo wtedy po prostu nie dodamy sobie lat. Więc fajną opcją jest właśnie albo używanie produktów, które dają bardzo naturalny efekt, albo cieniowanie, albo zrobienie dokładnie tak jak ja. Używanie jednego produktu i dociskanie po prostu w różnych miejscach brwi i delikatne pogrubienie, jeżeli nasza naturalna linia jest zbyt cienka. Kolejny element w makijażu, który niewątpliwie dodaje świeżości, to róż. Róż, którym można także wymodelować twarz. Wybrałam różowy róż, dlatego że to jest odcień najbardziej pokrewny z naturalnym rumieńcem. On zawsze będzie wyglądał dobrze, zawsze będzie prezentował się świeżo. I teraz tak, róż nakładam na środku policzka. W momencie, kiedy róży nałożymy zbyt dużo, wystarczy wziąć duży, czysty pędzel i ruchem kolistym rozprowadzić produkt. Bardzo ważne jest w różu też to, że musimy pamiętać, że róż w chwili aplikacji jest ciemniejszy niż będzie za
no, 10 minut. One się po prostu utleniają i wkomponowują w skórę. Dlatego warto jest po prostu na sam koniec jeszcze sprawdzić makijaż, czy ten róż jednak nie jest za delikatny. Nakładam też róż na linię włosów, żeby wymodelować bardziej twarz. Robię to po prostu zamiast bronzerem. Jest to trochę technika pokrewna z popularnym drapingiem, czyli modelowaniem twarzy różem. Skóra wygląda zdecydowanie bardziej świeżo, prezentuje się bardzo promiennie, jest ożywiona. Dużo osób pyta się mnie, czy tak naprawdę można wykonać makijaż bez bronzera. Oczywiście, że można. Róż jest tym kosmetykiem, który zapewnia świeżość. Bronzerem cudownie wymodelujemy twarz. I dużo osób też się mnie pyta, no co zrobić, żeby ten bronzer mimo wszystko gdzieś tam wkomponować, no ale co też zrobić i jak go nałożyć, jeżeli nie jesteśmy wirtuozami w aplikacji tego bronzera. No i słuchajcie, to jest też znowu kolejny fajny tip, bardzo fajna technika. Czyli na początku nakładamy róż, tak jak ja to właśnie zrobiłam, i dopiero w kolejnym kroku dokładamy niewielką ilość bronzera. Jak to zrobić? Oczywiście musimy wziąć kolejny pędzelek, ale tylko i wyłącznie do tego, żeby ułatwić sobie pracę, nie utrudnić. Może być mały, może być bardziej płaski. O, na przykład coś takiego. Niewielką ilość bronzera. Ja muszę pomieszać dwa kolory, bo jeden jest za ciepły, drugi jest za chłodny. Usuwam nadmiar i tylko i wyłącznie pod kością policzkową, ruchem kolistym, który idealnie rozprowadzi produkt, poprawiam produkt, który właściwie już mam na twarzy. I teraz tak, co znowu zrobić, żeby makijaż prezentował się świeżo, naturalnie? Żeby wyglądał soczyście, żeby no, ta cera wyglądała na bardzo wypoczętą. Oczywiście blask jest potrzebny, taka lśniąca skóra, ale jest cienka granica między skórą lśniącą, a taką, która się po prostu błyszczy poprzez wydzielanie sebum. Co zrobić, żeby tego uniknąć, a żeby mimo wszystko używać na przykład rozświetlacza? Przed aplikacją rozświetlacza kontrolujemy dokładnie tą strefę, jakby pozbawiamy jej blasku, co nie znaczy, że musimy tutaj nadać suchy mat, może to być oczywiście taki jedwabisty, ale zdejmujemy dokładnie z tego miejsca nadmiar świecenia się. Tutaj skóra naturalnie nam lśni i dzięki temu możemy jeszcze dołożyć rozświetlacz bez obawy, no, że będzie ta skóra po prostu za bardzo się błyszczeć. I teraz tak, jaki rozświetlacz? Oczywiście wszystko zależy od upodobań, od tego, jaki mamy ton, odcień skóry. Natomiast na pewno faktem jest to, że ożywia skórę odcień różowy. I tutaj mam bardzo fajne dwa rozświetlacze, które często mi się sprawdzają. Jeden jest totalnie różowy. I to jest dokładnie ten od Makeup Forever, albo bardziej różowy, a drugi jest taki bardziej neutralny. I ten jest bardzo fajną opcją, jeżeli zależy Wam na takim bardzo naturalnym, niedoprecyzowanym odcieniu rozświetlacza. On jest po prostu mega, mega uniwersalny, tak go nazywam. No i gdzie go zaaplikować? Nad policzek. I teraz znowu kolejna ważna rzecz. W momencie, kiedy tutaj, w tym obszarze mamy bardzo dużo zmarszczek mimicznych, jednak ta faktura skóry nie jest, powiedzmy, w dobrym stanie, to rozświetlaczem schodzimy odrobinkę niżej, dotykamy nim miejsca, w których tak naprawdę zmarszczek nie ma. Ale dodatkowo bardzo fajnym zabiegiem z rozświetlaczem, który jeszcze wpływa, maksymalnie podkreśla efekt świeżości w makijażu, jest rozświetlenie wewnętrznych kącików oka. Zrobię to tym rozświetlaczem. Wprowadzam go dokładnie w tym miejscu. No i została nam już tylko pomadka. Na dzisiejszy makijaż wybrałam pomadkę, która jest w kolorze takim bardziej podkreślającym, w odcieniu różu. A natomiast na co dzień tak naprawdę noszę pomadki w odcieniu nude, takie bardziej beżowe, ale umówmy się, że te kolory nie są jakieś super ożywiające makijaż. Przepięknie dopełniają make-up, ale jeżeli chcemy postawić na taką totalną świeżość i totalne ożywienie w makijażu, możemy również no, zrobić to pomadką. Wybrałam pomadkę o przedłużonej trwałości, którą wypełnię usta i podkreślę konturówką. Na sam koniec zadbam jeszcze o to, aby usunąć punktowe niedoskonałości.
I tak naprawdę mój makijaż jest już gotowy. Jak się domyślacie, w mojej pracy noszę naprawdę różne make-upy, ale ten, który dzisiaj Wam pokazałam, jest naprawdę bliski mojemu sercu. Zawsze stawiam na wypielęgnowaną skórę, nie zapominam o różu, który dodaje świeżości, podkreślam brwi i bardzo często towarzyszy mi pomadka. Jeżeli podoba Wam się ten makijaż, koniecznie dajcie mi znać, co o nim sądzicie. No jestem ciekawa, jakie są Wasze ulubione wersje makijażu i bardzo chętnie poznam także opcje, w których chcielibyście mnie zobaczyć.